Informacja o rozwodzie Katarzyny Cichopek i Marcina Hakiela była ogromnym zaskoczeniem. Co prawda przed laty mówiło się o kryzysie w ich małżeństwie, ale od dłuższego czasu ich związek zdawał się kwitnąć. Odkąd Kasia i Marcin ogłosili rozstanie, wszyscy zastanawiają się, co było przyczyną podjęcia takiej decyzji. Małżonkowie nie zdradzili jednak powodów, za to zapowiedzieli, że nie będą udzielać komentarzy na ten temat. W środowy wieczór Hakiel wyłamał się z tych postanowień i zorganizował na Instagramie swoje pierwsze w życiu QA. Fani wypytywali go przede wszystkim o sprawy związane z nadchodzącym rozwodem. Tancerz na każdym kroku podkreślał, jak ważna jest dla niego rodzina. Co więcej, na Instagramie Hakiel opublikował swoje nowe zdjęcie, na którym wyraźnie widać, że wciąż nie rozstał się z obrączką. Nosi ją jednak nie na palcu, a w formie wisiorka na szyi. Internauci na wszelki wypadek chcieli się upewnić, czy biżuteria na łańcuszku to właśnie obrączka ze ślubu, a Marcin potwierdził. Wiele osób zwraca uwagę na to, że pomimo nowej fryzury i młodzieżowej stylizacji Hakiel wygląda na bardzo przygnębionego. Pan Marcin ma wielki smutek w oczach. Marcin, widzę, że cierpisz. Współczuję ci, jesteś wspaniałym człowiekiem, każdy widzi co innego, ja widzę smutek w oczach, piszą w komentarzach internauci.